tutaj ostrzec wszystkich, mam nadzieję, że sesję ogląda wiele ludzi, przed wydzierżawianiem gruntów i pomieszczeń jakichś dziwnych firmom, które się do nas zgłaszają, oferując niezłe pieniądze, na przykład za tymczasowe składowanie jakichś materiałów na działce, bo oni to za 4 miesiące, albo za 6 miesięcy wezmą i posprzątają. Nie wierzcie, Szanowni Państwo, my jako gmina dostaliśmy gdzieś tydzień temu pismo z Warszawy, no to tak jakby dziecko z 8 klasy napisało na komputerze, jakaś spółka, oczywiście jakiś podpis, kto wydzierżawił 1 hektar gruntu na to, żeby na tym terenie zbierać materiał po przebudowie stadionu. To wszystko, powiem tak kolokwialnie, śmierć. Żebyście się nie dali na takie rzeczy nabrać. Poza tym wiecie o tym, że jest znowu kolejne powiecie nielegalne składowisko odpadów. Teraz w folii poszparagowej w Kębułowie. No i kto ma problem? Właściciel nieruchomości, ale jak się okaże niewypłacalny, to oczywiście gmina. I teraz apel do Państwa. Jeżeli widzicie jakieś nielegalne składowisko odpadów na terenie Waszych miejscowości, ktoś coś zwozi, to bardzo proszę, ale bardzo proszę w tempie szybkim poinformować urząd i poinformować policję, żeby sprawdziła, czy ma zgodę na użytkowanie działki na składowisko tymczasowe nawet odpadów, czy folii, czy gruzu. Słuchajcie, dzisiaj to są rzeczy już bardzo, bardzo poważne.